Jestem tankiem i muszę brać i na siebie wszystko muszę brać. Dobra, gdzieś tu będzie klucz. Jak już pamiętamy, zdaje się. Bijemy. Fajnie gra. A on jest bardem. Okej, uleczyłem się trochę. Skrzynko! O, coś fajnego tym razem wypadło. Zbraj. Gówno. Znaczy, kiepsko. To jest naprawdę trudne. Nie wyrażać się niecenzuralnie, a w każdym razie tak przynajmniej choć trochę ładnie. Nie wiem, jakoś tak na co dzień. Powiedzmy sobie, no na co dzień tnę, no jak każdy trochę. Może nawet więcej niż każdy. Ale kurde, jak tak nagle mam się odzwyczaić od tego. Chociaż przez wszystkie poprzednie odcinki szło mi dobrze. Nie wiem. Może dlatego, że jest już trochę późno, jestem troszkę zmęczony i jakoś tak nie potrafię się kontrolować dobrze. Okej, zagadka. Już ją robiliśmy kiedyś. A nie, to na odwrót mieliśmy, to się na odwrót robiło, dobra. No dobra. No tam też już robi. To jest zaleta właśnie główna, że przy zagadkach jak jest kumpel, to też zawsze pomoże trochę. Tu się to obrócić. Tak, o nie tak. I tutaj. Dobra, zajebiście. Znaczy, no jak. Naprawdę, przepraszam was za to. No naprawdę was za to przepraszam, z całego serca. Bo chciałem tego nie robić. Dobra, finish. Klikamy finish. Tak, przy okazji poekspimy sobie w ten sposób. Okej. Ty, ale fajny Warforge. Czym on jest? Rogue. Ty, fajnie wygląda. Wow. Podoba mi się. Idziemy oglądać kościora. Thank you. A to już mam, nie? To już mam rak. Dobra, wezmę sobie to. No bo czemu nie? To ciekawe, czy da się na epickim. Sprawdzę, czy będziemy mogli to zrobić na epickim. Wezmę to jeszcze raz. I zobaczę, czy da się zrobić na epickim. Bo powinniśmy dać radę we dwóch, spokojnie, to jest krótka i łatwa. Ty, da się, na elit. Jeszcze nie zrobiłem żadnego quest na elit. A chciałem zrobić bardzo. Powinniśmy dać radę. Dobra. O, patrzcie ty. Kryta rzuciłem i leży mi coś zrobiłem. To będzie trudne. Podoba mi się. No i wysejwował. Czy bard może leczyć? Nie pamiętam. Sprawdzić czary pewnie. Nie.
Zostało mi zadane trudne pytanie, jak się leczy inny, ale szczerze nie mam pojęcia. Chyba stój kurwa. Chyba kół trzeba pilnować. Może tylko samego siebie. To jest naprawdę poważny problem, bo zaraz będzie ten Sawagin. Będzie ten Sawagin wredny. Ja nie chcę, żeby on mi skopał dupko. O Jezu, jak to może... No cóż. This appears to be a bit money. It seems the villains have been preparing for a betrayal scene. Chwila, mam chyba skilla leczenia innych, więc spróbujemy tego użyć teraz. Heal, mam minus 2, ale i tak spróbuję. A, nie mogę. Dobra, czyli to jest tylko jak... Czyli tylko wtedy. Myślałem, że mogę. Myślałem, że mogę go uleczyć, ale to jest tylko wtedy, kiedy jest padnięty. Dobra. O Jezu. Już mam 30 kilka życia. O, fajnie, udało mi się go wyzwalić. Dobrze. Co jest? O nie. O Jezu. Życie. O! Tak wam powiem, to jest grube. Wow. Prawie padłem. Dobra, może nie prawie padłem, ale... Było grubo, nie powiem. Na elit jest już duża różnica. No i oczywiście jak zwykle jakieś nic, no. LOL. Świeczki. Wow, świeczki dostałem. Super. Tam jeszcze był magiem, ty. O, czekajcie chwilę. O, jestem z powrotem. Jedziemy dalej. Będziemy się zbliżać powoli do końca chyba. Zrobimy jeszcze raz ten quest na elite teraz. Skończymy. I... The door swings i tyle. No to już nic ciekawego nie będzie. To może skończę już tu odcinek. Skończę odcinek, bo nie będę drugi raz wam tej zagadki pokazywał. O. I... kciuki w górę, komentujcie i do zobaczenia.